Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Rafał Sałak z NetGuru. Cześć, dzień dobry. Cześć Rafale, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać troszeczkę o komunikacji i marketingu z agencji digitalowych, software house'ów i tak dalej. No i właśnie od tego bym wyszedł, od tego konkretnego wątku dotyczącego tego, w jaki sposób komunikują się software house'y i agencje digitalowe. Czy to nadal jest taka komunikacja dosyć, wiesz, zwłaszcza w przypadku software house'ów tutaj, taka zmaskulinizowana, skierowana na przykład troszkę do takiego archetypu młodego geeka. To mam bardziej na myśli, wiesz, w kontekście na przykład pozyskiwania pracowników. Bo często to można było dawniej zwłaszcza zobaczyć, a ciekawi mnie, czy to się ogólnie zmienia. Tak, no faktycznie dawniej w dużej mierze właśnie tak to wyglądało, ten stereotypowy człowiek z IT, flanela, koszula w kratę, się śmieję, bo właśnie mam na sobie koszulę w kratę. Oczywiście obowiązkowo mężczyzna, okulary, no geek, typowy geek. Teraz to już nie do końca jest prawda, w ogóle jeżeli chodzi o komunikację, to wiesz, jest kilka osi, zależy od tego, do kogo, czy na jakie rynki się komunikujesz. My komunikujemy się przede wszystkim po angielsku, bo nas klientów, czyli tą komunikację sprzedażową kierujemy bardziej na zachód, więc tam jest zupełnie inna grupa docelowa. A z kolei jeżeli chodzi o tą komunikację ebową czy employer brandingową, to jest Polska, ale też nie tylko, więc region. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest komunikacja zmaskulinizowana, przynajmniej jak sobie patrzę na nas czy na takie większe firmy, które już są więcej dłużej na rynku, to jest raczej, wiesz, trendy się zmieniają, jest coraz więcej kobiet, jest coraz więcej pań, to w ogóle zróżnicowanie w naszym środowisku jest dużo większe. I jak sobie próbuję, sięgam pamięcią wstecz, no, przez ostatnich kilka lat, to przypomina mi się parę takich akcji, nie wiem, różnych firm właśnie, software house'ów czy agencji rozmaitych, które brzydko mówiąc szczują cycem albo szczuły cycem i przez to dostawały po bani właśnie za takie komunikacje, bo to już nie są te czasy. Ostatnio była większa afera dotycząca jednej z firm IT, nie będę przytaczał nazwy, natomiast też wyciągnięto im kalendarz pracowników, czy pracowniczek tak naprawdę sprzed paru lat, no i tam też duża dyskusja, no to już nie są te czasy, kiedy my byśmy w taki sposób się komunikowali. My w swojej komunikacji generalnie, jak patrzę sobie na NetGuru, staramy się komunikować tak jak nie wiem, pracujemy, a my, nasza praca jest w dużej mierze oparta na kilku, siedmiu wartościach. Jedną z tych wartości jest inkluzywność, bo wiesz, czy w pracy, czy w relacjach z ludźmi, czy w tym języku, którego używamy. No i to też sprawia, że na przykład jak mamy, nie wiem, nas większość osób NetGuru, powiedzmy tam trochę powyżej 50% to są ludzie z Polski albo mówiący po polsku. Natomiast jak komunikujemy się na Slacku, na takich większych otwartych kanałach, staramy się to robić przede wszystkim po angielsku. Właśnie po to, żeby dawać im szansę, żeby każdy mógł poczuć się włączony w tą komunikację, a nie wykluczony z niej, no bo to wtedy zawsze buduje jakieś podziały. Jest więcej przykładów właśnie tam, gdzie staramy się, żeby ta komunikacja była inkluzywna, żeby ona budowała szanse, a z drugiej strony, żeby dawała nam możliwość budowania zróżnicowanych zespołów, bo też gdzieś tam wierzymy w to, że im bardziej masz zróżnicowany zespół, tym więcej masz różnych światopoglądów, różnych doświadczeń, różnych typów edukacji, które inaczej na rozwiązywanie problemów patrzą Polacy, inaczej Amerykanie. Jeżeli jesteś w stanie zbudować zespół, w którym są osoby o różnych poglądach tego typu, no to prawdopodobnie masz bardziej oryginalne podejście do rozwiązywania problemów niż takie bardziej, nie wiem, homogeniczne teamy. A widzisz jakieś takie różnice właśnie w kontekście na przykład tych agencji digitalowych? No bo te środowiska z kolei tutaj, przynajmniej w Polsce, one praktycznie od zawsze były bardziej sfeminizowane. Nawet jak się popatrzy po jakichś statystykach typu Pracuj.pl czy cokolwiek takiego, jeśli tam wyszczególni konkretne, wiesz, branże czy nawet stanowiska typu, no nie wiem, PR, copywriting, content marketing, to się okazuje, że tam reprezentacja kobiet jest wyższa i to często nawet o kilkadziesiąt procent niż mężczyzn. I ciekawi mnie, czy właśnie, wiesz, w tym środowisku, które było takie naturalnie bardziej sfeminizowane, tam się to, nie wiem, szybciej na przykład pojawiło albo jest jakoś lepiej to kultywowane? Wiesz co, ja lubię mówić, że marketing jest kobietą, a to dość niepopularne spojrzenie jak na faceta, natomiast no, nawet patrząc po naszym zespole, zespół Growth w NetGuru Marketing ma, nie wiem, około 40 osób i to są w większości kobiety,
I to nie jest tak, że my mamy jakiś klucz. Tak po prostu się wydarzyło. Pewnie w dużej mierze też dlatego, że jest więcej kobiet w marketingu. I jak sobie tak patrzę, wiesz, podejrzewam, że na dobrą sprawę nigdy ta komunikacja w tej branży nie była tak bardzo zmaskulinizowana, przynajmniej jeżeli chodzi o nas, o polski rynek, bo ten marketing tutaj siłą rzeczy jest dużo, dużo młodszy niż jak się zestawiam ze Stanami Zjednoczonymi. Tam wiesz, Donny Drapery i te wszystkie inne stereotypowe postacie, to tutaj pewnie swego czasu wiodły prym i wtedy marketing faktycznie był mocno, mocno męski. No też David Ogilvy, ojciec reklamy tak zwany, jest też facet. Mhm. Leo Bernard i tak dalej. Nie przypomniał sobie teraz jednej agencji marketingowej, która pochodzi, jeżeli ma nazwisko w nazwie, no to która by pochodziła od kobiety. Natomiast jak sobie faktycznie patrzę, jak spojrzę na to, jak my działamy marketingowo, jesteśmy w dużej mierze w kontakcie z szefowymi czy szefami marketingu w innych spółkach technologicznych, to są bardzo często kobiety. Super. Natomiast okay. na koniec dnia ważne jest to, co mówią, jak mówią, jak robią robotę, w którą stronę budują ten marketing, w którą stronę to idzie, jaki to ma wpływ na ich zespół, więc staram się na to patrzeć też z takiej perspektywy. No właśnie, to może pogłębię to tym mówieniu o produkcie, usłudze i tak dalej w kontekście marketingowym, bo mnie ciekawi, jak to wygląda w przypadku spółek technologicznych, software house'ów, w przypadku właśnie stricte marketingu, promocji, gdzieś tam PR-u i tak dalej. Czy te spółki, one chętnie w ogóle wykorzystują takie działania i jak one wyglądają? Mam tutaj na myśli już bardziej rzeczy skierowane do klienta, no bo to jest jednak dosyć taki mocno rynek skoncentrowany na działaniach B2B. Ja często gdzieś w marketingu słyszałem, że do B2B jest trudniej dotrzeć, ja się z tym nie do końca zgodzę, ale często takie rzeczy słyszałem i często widziałem, że ten marketing B2B, wiesz, był taki mniej rozbudowany, mniejsze tam budżety były paradoksalnie czasami niż na B2C, no nie? Więc jak to wygląda z twojej perspektywy? Myślę, że każda firma, która chce rosnąć, chce się skalować, musi mieć marketing, musi mieć growth, bo nie wiem, chcesz wchodzić na nowe rynki, czy chcesz wchodzić na nowe wertykały, nie jesteś w stanie tego zbudować relacjami swoich ludzi. Do pewnego momentu tak, no potem trzeba to skalować, trzeba mieć adsy na Facebooku, czy w Google, czy na LinkedInie, trzeba pewnie pomyśleć o mediach, na pewno musisz mieć robione SEO, to są takie rzeczy, które siłą rzeczy wymagają marketingu, jeżeli ich nie masz, no to na dzień dobry podciąż sobie szansę i istniejesz tylko, i funkcjonujesz tylko na takich relacjach, które masz i na pewno jest na takich lokalnych rynkach dużo firm, którym to nie jest potrzebne, dla których nie wiem, marketing to jest strona internetowa i tam nie wiem, konto na Facebooku i tyle. To jest totalnie okej. A jak masz firmy, które chcą wyjść szeroko, mają globalne aspiracje, no to tutaj marketing musi działać. Ja dla przykładu u nas jest około 40 osób w tym momencie w tym naszym zespole growth. Około 40, 30 parę osób spokojnie. 6 zespołów w ramach tego całego departamentu growth, a cała firma liczy około 900. Mhm. I to działa. No bo to jest machina, która musi przynosić leady, musi stwarzać w ogóle opcje do tego, żeby zespoły sprzedażowe mogły wyjść do świata, gdzieś pojechać albo z kimś porozmawiać na LinkedInie, żeby budować konteksty. I to jak najbardziej firmy IT z tego korzystają. Natomiast z drugiej strony nie ma się co oszukiwać, tu przede wszystkim ważny jest produkt. Klienci przychodzą oni przychodzą dlatego, że cię gdzieś zobaczyli, przychodzą dlatego, że zadziałał marketing, natomiast przychodzą po to, żeby mieć zbudowany produkt, żeby dostać dobre usługi, żeby pracować z dobrymi ludźmi. I to też widać po wypłatach, czy po jobacach. Ludzie z delivery zarabiają więcej niż zarabiają takie ludzie w marketingu, no bo ich na koniec dnia, nie chcę powiedzieć, że są ważniejsze, natomiast z perspektywy klienta ważniejsze jest to, jaki on produkt dostanie, czy niż to, w jaki sposób my o tym opowiemy. Więc szalenie trudno jest to w jakiś sposób wypośrodkować, ale tak long story short, jak najbardziej firmy IT coraz chętniej korzystają z marketingu. To też widać właśnie po ogłoszeniach o pracę, jak często się pojawia na przykład content marketing, ile firm IT poszukuje content marketerów. Częściej content marketerów czy osób prowadzących SEO, ads niż PR-owców. PR-owcy są stosunkowo rzadkim zjawiskiem w takich firmach właśnie software house'y, agencje digitalne. No to o PR-ze i o PR-owcach w IT też będziemy tutaj jeszcze rozmawiać, ale to mnie zastanawia w takim razie, czy na pewno te takie konkretne oddziały marketingowe
czy wiesz, konkretne, czy nawet konkretni ludzie dedykowani po to, żeby tworzyć takie działania marketingowe, żeby nimi kierować, na przykład, no chociażby produkować ten content, czy one faktycznie aż tak są IT potrzebne, żeby ich zatrudniać na pełen etat? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu sięgnąć po zewnętrzną agencję? Mm-hmm. Tańszym też nawet może, paradoksalnie. Niż mieć, wiesz, jakiś ten 30-40 osobowy dział konkretny marketingu w takim software house'ie. Wiesz co, myślę, że wszystko zależy od skali. Znam takie zespoły, w których faktycznie jest kilka osób i te osoby outsourcują bardzo dużą część roboty, mają agencje, mają jakichś freelancerów, vendorów i to jak najbardziej ma prawo działać. I u nas jest dość podobnie, z tym, że my robimy dużo, staramy się robić bardzo dużo rzeczy, produkujemy dużo kontentu, staramy się go dobrze dystrybuować, bo nie wiem, jest to złota zasada, że na 20% to jest produkcja kontentu, 80% to jest dystrybucja i egzekucja. Czyli ważniejsze jest to, w jaki sposób nim dotrzesz do ludzi i do tego potrzebujemy mieć ludzi w zespole, natomiast duża część z tych ludzi pracuje z zewnętrznymi autorami, z zewnętrznymi dostawcami, więc myślę, że takim złotym środkiem jest właśnie połączenie tych dwóch rzeczy. Rozumiem. Wiesz co, tutaj myślę, że możemy to sobie przejść bardziej do PR-u w ogóle w IT. To w takim razie tutaj mówiłeś, że do końca ten PR-owiec nie jest potrzebny w software house of IT. Ja bym uważał z tym, sądząc po przykładzie pewnej właśnie, może bardziej takiego francuskiego, znaczy założonego przez pewnego Francuza software house'u. Ten sam przykład, który padł przed chwilą, no. Tak, dokładnie. No może, no wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. I to jak sobie ta firma komunikacyjnie nie radzi, więc pytanie, czy faktycznie aż tak bardzo tym software house'om nie są potrzebni. Ja nie twierdzę, że nie są potrzebni. Twierdzę, że często te firmy uważają, że nie są, że nie potrzebują PR-owców. I to może doskonały przykład. Ta firma prawdopodobnie firma, o której mówisz, nie ma tej świadomości, że oni potrzebowali kogoś, a może go mają albo ją, ale nie zapytali tej osoby odpowiednio wcześniej. Nie dali jej możliwości. To jest jak najbardziej prawdopodobne. I tak zastanawiałem się, w którym ta nasza rozmowa pójdzie, bo jak sobie spojrzę na tą taką klasyczne rozumienie PR-owca, czym właściwie dziś jest PR-owiec? Bo PR-owiec jest często utożsamiany z mediami. Dawniej tak było, ta klasyczna definicja taka mówi, że PR to jest w ogóle budowa jakiegoś tam procesu komunikacyjnego, strategicznego, który ma zbudować wzajemnie pożyteczne relacje pomiędzy firmą i odbiorcą. No i teraz dawniej, nie wiem, lata 60, 70, jak mogłeś to zrobić? Tylko prasą. Nie miałeś żadnej innej możliwości, prasą w sensie media. Ewentualnie radio. Tak, dokładnie tak. No i dzisiaj, wiesz, ja nie chcę mówić, że wow, social media, nie? Mamy wiesz, nie? Ale internet, strona LinkedIn, Twitter, no to, że możesz sobie teraz wejść na Twittera, możemy to zrobić teraz, jak tu siedzimy, wrzucić tweeta i tam napisać, nie wiem, do Elona Muska, czy do, nie wiem, kogokolwiek innego. I jest duża szansa, że on gdzieś, że, dobra, duża szansa to może nie w przypadku Elona Muska, ale generalnie istnieje szansa na to, że jeśli go skrytykujesz, jeśli go skrytykujesz, to jest olbrzymia szansa, tak. Że odpowie. Albo cię zbanuje. No i to wiesz, te 30 lat temu nie miałeś takiej możliwości, żeby ten taki szary Kowalski, czy szara Kowalska, żeby mogli wejść w interakcję z Coca-Colą na Twitterze. No to nie, znaczy, że mogli wejść w interakcję z Coca-Colą, kropka. A dzisiaj duża część jakichś fajnych marketingowych akcji jest właśnie oparta na tym, nie wiem, user-generated content. Ktoś wszedł na Twittera albo ktoś wrzucił na Instagrama jakieś swoje zdjęcie i teraz marka to zabiera i na tej podstawie buduje swoją kampanię. No to są olbrzymie możliwości. No i teraz jak tego PR-owca osadzić w tej rzeczywistości? No wszystko jest kwestią tego, co mu dasz do roboty. Mhm. Ja przez to, że ja też mam ten... Dzisiaj sobie uświadomiłem, że robię PR już ponad 10 lat, no i przez prawie 10 lat robiłem go z firmami technologicznymi, więc mam, no i ja siłą rzeczy jestem dość mocno osadzony w technologiach, no i przez to też, że pracuję w NetGuru, to dla nas jest dużo ważniejsze, wiesz, to co robimy PR-owo, czyli komunikacja taka, którą jesteś w stanie zmierzyć, jesteś w stanie, nie wiem, ją skalować, dzieje się w internecie, dzieje się w cyfrze, ta prasa jest dla nas trochę mniej, nie wiem, prasa, billboardy i tak dalej są dla nas trochę mniej interesujące, chyba że jesteś w stanie je dość mądrze rozegrać i zrobiliśmy to w zeszłym roku po raz pierwszy, bo mieliśmy wykupione trochę czasu na Times Square na ekranie, a byliśmy wtedy w Nowym Jorku i zrobiliśmy zdjęcia, rozegraliśmy to fajnie w social mediach, puściliśmy to, podpromowaliśmy to na LinkedIn, na Face i tak dalej, i tak dalej. I to zrobił buzz. Przyszli ludzie, nawet mieliśmy z tego zapytanie biznesowe, mamy z tego jednego klienta i tylko dzięki temu. No i czy to jest PR jeszcze? Moim zdaniem tak. On buduje tą relację,
która jest, wiesz, ważna dla tych odbiorców, bo oni zobaczyli coś, dotarliśmy do nich z jakimś przekazem i oni powiedzieli, wow, to jest firma, z którą my chcemy pracować. My mamy biznes, rośniemy, więc moim zdaniem to jest PR, więc to jest wszystko kwestią definicji i jeżeli byłbym takim PR-owcą, dla którego, wiesz, jest dużo takich PR-owców, którzy fantastyczną robotę, ale wchodzą z założenia, że nadal najważniejsza jest prasa, możesz mieć, nie wiem, publikację, nie wiem, na czołowym online'owym medium i przyjdą i powiedzą, no ja bym chciał mieć jednak, możemy być na ostatniej stronie Gazety Wyborczej czy nie wiem, innego medium, no ale dla nas to jest ważniejsze niż ten online. No wszystko jest kwestią percepcji, jeżeli masz takie cele, no to jest okej. Okay. Natomiast takie podejście w naszej branży się nie sprawdza, bo szczególnie no, dla mnie jest dużo ważniejsze być gdzieś w online, co mogę wypromować, mogę prześledzić kliki, mogę zobaczyć, nie wiem, czy przeczytała ta osoba w Stanach Zjednoczonych, która jest dla nas głównym rynkiem, czy przeczytał ktoś, nie wiem, w Czechach, które są dla nas ważne, ale nie aż tak bardzo z kolei jak Stany Zjednoczone, więc... Kwestia jak do tego podejść i jak to praca, czy to stanowisko opisać. I z tej perspektywy praca PR-owca jest super istotna w takich firmach. Kropka. Wiesz co, chociaż jak ja usłyszałem o tym wyświetleniu się na Times Square, to ja bym to zaklasyfikował do marketingu jednak. Tylko to też jest właśnie kwestia tego, że marketing i PR się troszkę zaczęły, znaczy troszkę, one się bardzo obecnie przecinają. I w zasadzie troszkę te definicje się stały takie bardzo płynne, no nie? To, co jest marketingiem jeszcze, a co już jest PR-em. Tak. Więc to jest też jest bardzo ciekawe i ciekawi mnie to właśnie od tej strony, czy wiesz, to może jest też tak, że paradoksalnie właśnie te software house'y mają tych PR-owców, tylko ich nazywają marketerami. Albo na przykład jak już jakiś software house, jakaś firma IT pozyskuje tego PR-owca, to z kolei, wiesz, no stara się mocniej wskazać, zaznaczyć to, podkreślić to, że ej, mamy zespół na przykład PR-owy albo PR-owca, bo to może się wydawać troszkę bardziej prestiżowe niż marketing. Bo to też jest kwestia komunikacji na tym etapie. Wiesz co? Nie wiem na dobrą sprawę. Nie wiem, czy to jest kwestia prestiżu, ja bym tak na to nie patrzył. Mhm. Okej. Okay. Myślę, że to zawsze była kwestia rozdziału kompetencji. Też często w spółkach jest tak, że PR i marketing odpowiadają dwóm różnym pionom. Marketing często jest łączony ze sprzedażą. PR raczej nie. Co też... w tej nowej koncepcji jest bez sensu. No nie? Mój zespół zrobił Times Square z pomocą innych zespołów, czyli zespół PR-owy zrobił Times Square, mieliśmy z tego sprzedaż. To jesteśmy PR-em, czy jesteśmy marketingiem? No właśnie. Mhm. Myślę, że dobrze powiedziałeś o tym, że ta granica się dzisiaj mocno zaciera. Ja jestem fanem tego właśnie. Musimy pracować razem, też nasze kompetencje są wymienne. Kim właściwie jest osoba, która prowadzi konto firmowe na LinkedInie? Albo ktoś, kto prowadzi 10 profili osobistych, bo pracuje, nie wiem, z tym, tak zwanymi thought leaderami, liderami opinii, kto to właściwie jest, nie? Czy PR, czy marketing. Ja to robię bardzo często. Czy ghostwriter. Czy ghostwriter, dokładnie. Ale jeżeli wiesz, jeżeli tam jest tylko writing, tylko zarządzanie tym, podpowiadanie tematu i tak dalej, ja to robię bardzo często, to jest część pracy mojego zespołu. To jest dla nas dobra rzecz, bo przynosi nam dużo widoczności, ale też dużo biznesu, koordynowanie, w ogóle podpowiadanie tym naszym liderom, co robić, gdzie bywać w sieci, nie wiem, o czym opowiadać, jakie story snuć. I to buduje relacje. To naprawdę buduje relacje, bo widzę, że przychodzą z tego ludzie i mówią, wow, super, świetne, chcemy być z wami w kontakcie, bo coś tam. Relacja zbudowana. PR. Marketing. No też to prawda, to nie? Chociaż wiesz, tutaj wspominałeś o tym na przykład odróżnieniu w kontekście sprzedaży i łączenia tego ze sprzedażą i brakiem sprzedaży, no ale też przecież od jakiegoś czasu marketing zaczął mocno się kojarzyć z działaniami tak zwanymi CSR-owymi, sustainability, no nie? Czyli to są takie rzeczy, którymi dotychczas przeważnie zajmował się też PR tak naprawdę. No ale też mnie ciekawi tutaj to w kontekście takiego raportu, z którym się kiedyś zetknąłem, on jest bodajże z 2021 chyba roku już, także ma tam za 2 lata, ale jest nadal uważam dosyć świeży, czy tam drugiego, nieważne, no w każdym razie rok, 2 lata ma mniej więcej. I ten raport się nazywa Czego firmy oczekują dziś od agencji PR? I tam dla 46% firm działania CSR-owe danej na przykład agencji, więc no możemy to też pewnie podpiąć pod zespół na przykład PR-owy, nie są ważne. A ciekawi mnie, jak to wygląda w przypadku IT. Czy właśnie firmom takim, które są dosyć nowoczesne, młode i no muszą być legendarnie taki buzzword, ale dynamiczne, no bo muszą,
to czy bardziej zależy na przykład na takich działaniach CSR-owych, sustainability, czy to w kontekście wewnętrznego PR-u, czy nawet jakichś zewnętrznych agencji, które obsługują działania komunikacyjne takich marek? Tu jest kilka wątków. Ja bym bardzo chętnie w tę dyskusję włączył naszą sustainability lead. Lidkę, nie chcę powiedzieć lidkę, ale Karolina Długosz, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Tak, ona jest liderką, prowadzi u nas, odpowiada za działania sustainability. I to nie jest marketing, tylko faktycznie wiem, z czego to wynika, natomiast generalnie to łączenie CSR-u z marketingiem jest dość mocno krzywdzące dla samego CSR-u, bo on wyrosło na tej świadomości, że marketing mówi, okej, my musimy zrobić coś CSR-owego, żeby to pokazać w mediach. A teraz jest trochę nowe połączenie i też się usuwa się ten skrót CSR i się go zastępuje ESG, który jest trochę mniej znany i nie ma tej złej famy, natomiast faktycznie coraz częściej to jest, robimy ESG po to, żeby coś zmieniać. I firmy technologiczne, które w dużej mierze, wiesz, mają dużo większy wpływ na rzeczywistość niż, nie wiem, na przykład agencje, nie wiem, wszelkie maści agencje, które robią super robotę, natomiast firmy technologiczne robią produkty. I tych produktów często używa, wiesz, tysiące ludzi na świecie. I teraz, czy ten produkt, który zrobiliście, czy on jest etyczny? Czy on ma dobry wpływ na społeczeństwo? No bo CSR często jest kojarzone, nie wiem, ze środowiskiem, z zielenią, a to nie jest tylko to. To jest też społeczeństwo i w ogóle całe normy, które to regulują. Więc, jest jeszcze jeden wątek, na który też warto spojrzeć. Ja nie mam teraz badań pod ręką, Karolina pewnie by z pamięci to powiedziała, ale coraz częściej ludzie, pracownicy wymagają od firm pewnych standardów. No i teraz tak, my jesteśmy w Polsce i Polska jest dużo mniej świadomym rynkiem pod tym kątem, natomiast wiem, że te zachodnie rynki coraz częściej na przykład pytają o to i my to już widzimy u siebie, jeżeli chodzi o pracę z klientami, że klienci proszą nas o informacje, jakie my na przykład robimy rzeczy. Zdarzało nam się pytania o nasz wpływ na środowisko. Jesteśmy firmą technologiczną, więc ten wpływ jest to dużo niższy niż na przykład w wypadku firm przemysłowych. Tak, dokładnie. Natomiast też jesteśmy tego świadomi, badamy to, staramy się być neutralni klimatycznie, jakieś tam działania już podjęliśmy w tym celu, ale firmy, przychodzą klienci, którzy nas o to pytają pracownicy, którzy na przykład, wiesz, moim ulubionym przykładem, bo jest mi też bliski, mieliśmy kiedyś taki temat stworzenia aplikacji do zarządzania i trakowania polowań, czyli aplikacje dla myśliwych. No i oceniliśmy to i poszła informacja, że no, z punktu widzenia etyki zespół nie chcemy tego robić, no i nie robimy tego, nie zrobiliśmy tej aplikacji. Więc i to było, wiesz, to nie było narzucone w żaden sposób przez CEO czy przez zarząd, to był oddolny ruch, który ludzie mieli taką możliwość, mamy takie procedury, które pozwalają ci dowolny projekt zgłosić do komitetu etyki. Komitet etyki, które to są wybrane osoby, mają swoje kryteria, oceniają ten projekt i na tej podstawie mówią, dają rekomendacje do CEO, powinniśmy robić, nie powinniśmy robić, ma to taki wpływ albo inny na ludzi, na środowisko i tak dalej, no i na tej podstawie CEO może powiedzieć, spoko robimy, albo uważam, że nie powinniśmy tego zrobić. Jest dużo wątków, przychodzą klienci, przychodzą pracownicy, coraz bardziej tego wymagają, nie tylko od nas, podejrzewam, że to się dzieje też w innych firmach na 100%. Zastanawiam się właśnie, na ile to, na, pewnie mamy więcej takich przypadków właśnie przez ten impact, ale też przez skalę, więc pewnie jest tego u nas więcej niż w przypadku agencji digitalowych. Ja też mam trochę zakrzywioną perspektywę, bo my jesteśmy B Corpem, jednym z pierwszych w Polsce B Corpów. B Corp generalnie jest certyfikacja, która jest ogólnoświatowym standardem, jest dość rygorystyczna, czyli musisz zyskać ileś tam punktów minimum w kilku obszarach. Jak tego nie zrobisz, no to nie zostajesz tego B Corpa. I to nie jest uznaniowe. Tam trzeba wykazać konkretne rzeczy, no ale jak zostajesz tym B Corpem, to tak naprawdę wtedy się zaczyna praca, bo wtedy zaczynają ludzie wymagać, wtedy firmy zaczynają wymagać. To jest takie publiczne zobowiązanie, okej, teraz sobie podnosimy poprzeczkę. I to jest, można to traktować trochę jak nakręcenie na siebie samego bata, a z drugiej strony można to traktować jako, okej, to my teraz, wiesz, nie mówimy, że jesteśmy sustainability, po prostu teraz musimy dowozić to sustainability. I to jest fajne, wymagające, ale fajne. Okej, no to jakie działania takie ESG, sustainability są istotne z twojej perspektywy dla software house'ów? No mówisz tutaj o tej neutralności klimatycznej, to jest, wiesz, no, taki hot temat, tak? Więc to jest rzecz, która zdecydowanie będzie adresowana, znaczy no już jest jako tak adresowana praktycznie przez każdą branżę, tak? No bo
w końcu jako ludzkość zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak cholernie duży ślad węglowy pozostawiamy. No ale są też, tak jak mówiłeś, tutaj wiele innych jeszcze działań, na przykład kwestii społecznych, i tego jest bardzo dużo, od właśnie inkluzywności, przez na przykład takie mało hot tematy, ale też jednak bardzo istotne, jak chociażby wykluczenie komunikacyjne w wielu miejscach, i powoli też niektóre marki się orientują w tym, że może byśmy mogli coś tutaj zrobić dla ludzi, którzy gdzieś, wiesz, żyją daleko, daleko i nie mają na przykład dostępu do, wiesz, infrastruktury albo, no nie wiem, infrastruktury, czy to takiej fizycznej, czy infrastruktury na przykład internetowej, no nie? Więc ciekawi mnie bardzo, co wy jako spółka technologiczna i ogólnie spółki technologiczne myślą o takich kwestiach i jakie adresują problemy też. Sporo problemów, mi tylko zależy na tym, żeby się też nie fokusować nigdy właśnie na tej klimatycznej kwestii. Ona jest mega istotna, natomiast jest też właśnie, nie wiem, kwestie społeczne, czy kwestie etyki w ogóle, etyka w tworzeniu technologii. To jest szalenie fajny temat. Czy kto powinien być, jeżeli my na przykład, my jesteśmy firmą usługową, czyli robimy te aplikacje, z którymi ktoś do nas przyjdzie. I teraz, jeżeli aplikacja jest zła, nie wiem, jest etycznie zła, to kto jest za nią odpowiedzialny? Czy właściciel aplikacji? Czy my jesteśmy? Czy to jest nasza odpowiedzialność? No i kiedy my mówimy nie powinniśmy tego robić? Więc myślę, że z jednej strony firmy właśnie tego typu, firmy IT, czy firmy usługowe, pewnie coraz częściej będą właśnie patrzeć na to od tej strony, no bo znowu, tego też oczekują ludzie, bo nie chcą pracować nad nie wiem, produktami, które są nieetyczne. Z drugiej strony wszelkiego rodzaju inicjatywy low bono i pro bono. Zaraz minie rok, od kiedy mamy wojnę w Ukrainie i duża część środowiska IT z Polski, w ogóle z całego regionu, zaangażowała się w to, żeby im pomagać, pomimo tego, że biznesowo zupełnie nie mieli takiego powodu, prawda? No bo czemu? Jasne, że gdzieś tam mógł się zawsze pojawić taki ten tak zwany brzydki, brzydki marketing, żeby powiedzieć, no my pomagamy świat, bo pomagamy, jesteśmy tacy fajni, ale z drugiej strony widzieliśmy sporo projektów, które właśnie były po prostu realizowane, i mówię projekty, mam na myśli tutaj, nie wiem, tworzenie technologii, tworzenie jakiejś aplikacji, map czy czegoś, albo po prostu normalną pomoc typu, nie wiem, relokacja pracowników z Ukrainy, wsparcie finansowe, wsparcie, nie wiem, datki wszelkiego rodzaju. Więc to są takie działania, które jak najbardziej też podpadają pod tą działkę ESG czy ESG. Dużo też w zasadzie, z tego co pamiętam, firm z kolei zajmujących się tak bardziej obszarami cyberbezpieczeństwa, to pomagało też Ukrainie w kontekście właśnie cyberbezpieczeństwa, gdzieś tam zabezpieczania się przed tymi rosyjskimi atakami, no bo to jest też wojna hybrydowa, tak, ona się dzieje również w internecie. Więc to jest też właśnie ciekawy taki aspekt, gdzie można wykorzystać te technologie, tę wiedzę technologiczną i te kompetencje cyfrowe, żeby realnie ludziom pomóc, no nie? Na przykład zabezpieczając ich przed cyberprzestępstwami, czy w ogóle cyberwojną. Wiesz co, tutaj bym też chciał cię podpytać o taki aspekt, który wspominałeś już wcześniej. To znaczy, że firmy IT gdzieś tam domyślnie są w kontekście PR-owym bardziej skupione na mediach online niż na prasie, co mi się też wydaje bardzo oczywiste i zrozumiałe i wiem, z czego to wynika, ale właśnie ciekawi mnie, do jakich konkretnie wy mediów chcecie sięgać, no bo tych jest dosyć sporo, więc gdzie tak naprawdę można czytać o tym, co się w IT święci i dzieje? Nienawidzę odpowiadać na pytania, to zależy, ale generalnie wiesz... Jeżeli chodzi o media, czyli ten konik tego klasycznego PR-owca, powinieneś być tam, gdzie są ci ludzie, do których chcesz docierać, prawda? Czyli, No tylko wiesz, oni mogą być na Forbesie i na TechCrunchu, nie? Jasne. I mogą być na jakimś małym portaliku, który ma tam powiedzmy 50 tysięcy użytkowników miesięcznie, ale jest konkretnie mocno specjalistyczny. Dokładnie tak. Więc czy powinniśmy być na Forbesie, który ma parę milionów wyświetleń, pozdrawiam Forbesa, który ma, załóżmy parę milionów wyświetleń, ale to są ludzie, którzy są, nie wiem, młodzi przedsiębiorcy, ludzie zainteresowani rozwojem osobistym, karierą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy powinniśmy być na małym, specjalistycznym portalu, który mówi o produktach retailowych, handlowych, o, nie wiem, o nowoczesnych rozwiązaniach, gdzie, nie wiem, powiedzmy, że połowa z tych ludzi, którzy to czyta, to są ludzie, którzy szukają tego typu rozwiązań, a my je dostarczamy. No i to jest stały dylemat po naszej stronie i wszystko zależy od tego tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. I teraz jeżeli my sobie budujemy kampanię albo stawiamy sobie za cel, okej, chcemy iść szeroko, chcemy, żeby ludzie, nie wiem,
ludzie odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w technologiach, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych na przykład, nie wiem, Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles, żeby oni nas kojarzyli, to wybieramy takie media, które wiemy, że oni czytają, i to będą raczej właśnie szersze biznesowe media, wzmacniamy to wtedy jakimiś reklamami. I to będą większe tytuły. A jak nam zależy na tym, żeby nas poznali, nie wiem, na przykład startup funderzy z Berlina, no to pewnie wybierzemy mniejsze medium, które będzie faktycznie mocno specjalistyczne, bo pisze o, nie wiem, o jakimś tam wycinku, jest skierowany tylko do funderów, więc jest to, no, musimy to dopasowywać do tego, gdzie ci ludzie są, w jaki sposób konsumują media, dlatego też częścią naszej pracy jest właśnie sprawdzanie, obserwowanie tego, co też ci ludzie, do których my się komunikujemy, co oni udostępniają, bo oni udostępniają te rzeczy, które ich interesują, i to są bardzo często media, przy czym to już nie są te klasyczne media w dużej mierze, bo medium dzisiaj jest podcast, który teraz nagrywamy, medium są wszelkiego rodzaju newslettery, więc jeżeli mamy ludzi, nie wiem na ile twoim słuchaczom, pewnie większość zna, ale na ile jest znany ten termin account-based marketingu, ABM, my jesteśmy dość mocno oparci na ABM-ie, robimy to już od dobrych paru lat, więc generalnie wiemy, do kogo my uderzamy z naszym marketingiem, czyli wiemy, do jakich firm, jakie stanowiska. I to nam bardzo mocno ułatwia targetowanie tej naszej komunikacji. To nie jest cała Polska od 5 do 99 lat, tylko wiemy, że są w miarę konkretne osoby. I wtedy dużo łatwiej jest nam na przykład wejść na LinkedIna, znaleźć, nie wiem, 100 takich osób, 10 takich osób i zobaczyć, co udostępniałem przez ostatnie, nie wiem, miesiąc, załóżmy. Patrzymy sobie na te media i okej, to jest miejsce, w którym my powinniśmy być. Sprawdzamy, kto pisze, sprawdzamy, kto ostatnio opublikował materiał, który jest w miarę, nie wiem, podobny do tego, co my robimy. No i PR-owo odzywamy się, budujemy relacje, tweetujemy, nie wiem, wrzucamy posty na LinkedIna, łapiemy za telefon, mailujemy i gdzieś tam krok po kroczku staram się doprowadzić do tego, żeby faktycznie w tym medium się pojawić i żeby je też później dobrze wypromować, no bo pojawienie się w medium to jest jedno, ale też musisz jeszcze upewnić, że ci ludzie faktycznie będą mieli szansę to zobaczyć. No i jak już tam jesteśmy, nie wiem, robimy screenshot, sobie go wrzucamy, jeżeli mam, nie wiem, potrzebujemy jakiś szablon graficzny, to wrzucamy na szablon, albo wrzucamy po prostu screenshota z tej publikacji, wrzucamy go, nie wiem, na LinkedIna tej osoby, która się wypowiada, czy na przykład CEO, nie wiem, NetGuru, na nasz profil, dopalamy reklamami, które sprawią, że ci ludzie, którzy znają to medium, ale na przykład nie czytali tego artykułu, że i tak zobaczą ten tekst, gdzieś im się tam wyświetli. No i taki miks. No ale ty wiesz, to o czym mówisz, to jest taka ciężka orka na ugorze, bo to jest taka czysta praca, wiesz, dosyć bym powiedział, no rzemieślnicza, tak, no musisz tych ludzi znaleźć, dotrzeć do nich, kombinować, jak tych konkretnych mediów później dotrzeć, to nie jest takie hot, jak chociażby te działania ESG, o których wcześniej mówiliśmy. To może być bardzo hot. To jest praca, która często daje fantastyczny fan. Często na Slacku się wymieniamy takimi, wiesz, winami, jakimiś tam zwycięstwami, typu 2 lata temu zaprosiliśmy kogoś na event, mamy taką serię eventów Disruption Forum, które robimy w największych miastach na świecie. Teraz właśnie się szykujemy do Berlina i do Nowego Jorku i na przykład, wiesz, znaleźliśmy sobie, nie wiem, kogoś, jakiegoś CEO czy fundera, czy szefową jakiegoś działu w tej firmie, i ta szefowa jest, czy funderka jest u nas speakerką. I po 2 latach na przykład dostałem informację, że, nie wiem, z tą osobą udało nam się domknąć jakiegoś deala, mamy jakiś kontrakt, ta osoba przyszła i powiedziała, hej, ja mam taki problem, wiem, że wy jesteście w tym dobrze, zróbmy to razem. I dla nas to jest, wow, fantazja, to jest, wiesz, namacalny efekt naszej pracy. To jest frajda, natomiast ilość rzeczy, czyli liczba rzeczy, która się musi wydarzyć po drodze, tego jest sporo. No to prawda, no i też jest olbrzymi czas. Znaczy, no olbrzymi, no w sensie, no, nie jest to ustawienie sobie adsów w Google czy na Facebooku, gdzie ci, wiesz, no po kilku, powiedzmy, dniach, tygodniach przyjdą te lidy, tak? Tylko to jest jednak działanie, które faktycznie może czasami przynieść te owoce po miesiącach albo latach, tak jak tutaj mówisz, no nie? Więc tak na samym końcu bym chciał, żebyśmy sobie porozmawiali jeszcze o tym, co według ciebie będzie przyszłością PR-ów IT. No bo tutaj mówiliśmy o tych działaniach ESG, one faktycznie na pewno będą komunikowane coraz mocniej i sustainability i tak dalej. To no, nie tylko w IT, ogólnie, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że we wszystkich branżach prędzej czy później będą musiały być. Ale właśnie co też na przykład w kontekście zmian tych, jakie zachodzą w mediach, no bo tutaj też wspominałeś, że podcast to jest medium. Oczywiście, no ogólnie, wiesz, żyjemy w erze tak zwanych prosumentów, czyli tak naprawdę
paradoksalnie każde działanie w internecie nasze może być jakąś formą medium, bo jeśli ja, wiesz, zostawię 40 obfitych, potężnych, przysiągniętych kontentem komentarzy na LinkedInie, no to też teoretycznie podejmuje się jakieś takie działalności a la medium, tak? No bo jest tam jakiś środek przekazu i to środek przekazu może być bardzo ważny i bardzo ciekawy i wnoszący dużo do dyskusji. Ja też sam na przykład po takich swoich działaniach organicznych czysto na LinkedInie widzę, że nawet z tych komentarzy nie potrafią przybywać. Poszerza się moja sieć kontaktów, tak? Bo ludzie do mnie na przykład piszą, że ej, widziałem gdzieś twój komentarz tam pod wpisem XYZ, bardzo fajny, zapraszam cię do kontaktów, coś tam, no nie? Więc bardzo się mocno te działania tak naprawdę rozszerzają, jeśli chodzi o media. Nie zwijają, tylko one się różnicują. I ciekawi mnie, co o tym sądzisz, w sensie jaka będzie ta przyszłość w kontekście tego wszystkiego. Jest ten cytat, który mówi, że każda firma jest medium. To dzisiaj generalnie każdy jest medium. Tak. Każdy może wejść na LinkedIna i budować. Zresztą każdy może wejść na Instagrama czy na TikToka i zgarnąć milionowe zasięgi. No, wiesz, nie ma żadnej marki. Marki za tą są. Jak pracuję, dość często pracuję z... Powtarzam się, mówiłem wcześniej, ale dość często pracuję z ludźmi na LinkedInie i oczywiście, szczególnie w przypadku nas, my, czyli Polacy, mamy dość często ten syndrom impostora, to jest bardzo powszechne. I często mam taki przypadek, który mam ekspertkę, na przykład ekspertkę, nie wiem, od designu, którą super doświadczenie, super portfolio, albo ekspertkę od fintechów, super wiedza. I rozmawiamy o tym, jak budować tą widoczność, bo wiemy, że to jest dla tych osób, to nie jest widoczność per se, tylko wiemy, że to jest po coś, wiemy, że to by było przydatne. No i ta osoba wtedy przychodzi i mówi, wiesz co, ale no ja nie mam nic mądrego do powiedzenia. Nie mam nic na tyle mądrego, żeby o tym napisać posta. I wtedy pierwsze, co ja z reguły mówię w takich sytuacjach, mówię, dobra, to nie pisz posta, zacznij od pisania komentarzy. Napisz parę komentarzy i potem zobaczysz, co się wydarzy. I z reguły jest tak, że właśnie ludzie, którzy mają ten problem i zaczną pisać komentarze gdzieś, bo zobaczą, nie wiem, zobaczą jakiś post, z którym się zgadzają, albo się nie zgadzają, chcą coś skomentować, ten komentarz to nie jest, o, dzięki, fajne, tylko zgadzam się, bo coś tam, to z reguły to jest taki trigger, który przychodzą do mnie, mówi, no, skomentowałem, tutaj patrzę, mówię, dobra, no to teraz weź ten komentarz i zamień go na posta i napisz posta na tej podstawie. I to jest, wow, super, to jest taki... aha moment, że o, to jestem w stanie to tak robić, jestem w stanie pisać, mam swoje zdanie, mam jakąś opinię, no i potem się rozkręca, mam parę takich przykładów, z których jestem super dumny, ludzi, którzy właśnie w ten sposób zaczynali i teraz siedzą i piszą i nie potrzebują żadnej pomocy z mojej strony. To jest bardzo długa dygresja o tym, jak powiedzieć, o komentarzach. No ale ja sam, wiesz, tak zaczynałem właśnie też faktycznie, jak zaczynałem gdzieś budować swoją markę osobistą na LinkedInie, na początku też od tych postów stroniłem, ale faktycznie komentarzami sobie to dopałem. No, komentarze czy komcie są super, super narzędziem cały czas do tego, żeby w ogóle hakować tą widoczność na LinkedInie, bo jak masz konto, o którym wiesz, że jest ważne dla twoich potencjalnych odbiorców, którzy jeszcze nie są w twoim networku, to oni śledzą daną osobę, prawda? I śledzą tak, to, co dana osoba pisze i też zaglądają do tych komentarzy. No więc jeżeli ty jesteś w stanie się tam wyświetlać, no to automatycznie zyskujesz, bo jesteś medium, które jest w stanie się dostać przed ich oczy. Jeżeli piszesz mądrze, a skoro zamieszczasz komentarz, to prawdopodobnie piszesz mądrze, tam jest jakaś value dla nich, jakaś wartość, to z reguły. Sprawdzają profil, wtedy widzisz, co chwilę dostajesz powiadomienia, ktoś tam sprawdza twój profil, dostajesz zaproszenia. No to super działa, coś super nakręca, nie ma się co bać, tylko trzeba robić takie rzeczy. Ale zadałeś mi pytanie, więc teraz próbuję na nie odpowiedzieć, tak. o tą przyszłość PR-owców. Kurczę, sobie czasami tak myślę, że nasza przyszłość wygląda jest w bardzo takich szarych barwach, bo teraz patrząc na to wszystko, co my robimy, no to generalnie prawie, że każdy może to robić. Każdy może wejść na LinkedIn i robić te rzeczy. Trochę sobie teraz żartuję, ale jak tak na poważnie odpowiadając, to myślę, że to wszystko zależy od tego, w którą stronę pójdzie marketing, te narzędzia, z których my będziemy korzystać. Bo z jednej strony na przykład teraz jest modne ChatGPT, w ogóle wykorzystywanie AI w komunikacji, które jest super. Ja ostatnio tak for fun zacząłem sobie to testować, na przykład co by było, gdybym napisał swojego posta na LinkedIna przy użyciu tego narzędzia i mogę to robić. To, no, super, skraca moją pracę, nie wiem, po 3 minutach mam praktycznie gotowego posta, nie muszę się nad tym zastanawiać, nie wiem, zastanawiam się, okej, okay, jakie są, nie wiem, 10 wyzwań PR-owca, o których powinienem napisać i ChatGPT daje mi 10 pomysłów na te posty
I to z tej perspektywy takie narzędzia są super dla PR-owców, dla marketerów, content marketerów i tak dalej. A to wykorzystujesz bardziej w kontekście właśnie takiego researchu, uzupełnienia researchu, czy wiesz, przygotowujesz gotowy post przez AI i go sobie przy tym przeredagowujesz? Wiesz co, na razie się tym bawię, więc na razie to testuję, więc nie powiem, żebym z tego korzystał na bieżąco, ale ostatnio, żeby dać ci przykład, ostatnio Mateusz Czajka, czyli nasz Chief Delivery Officer, bawiąc się AI, wrzucił takiego posta, którego mu wygenerował na podstawie jego konkretnego zapytania, AI mu wygenerował i to był super post, dobrze się go czytało. I ja sobie tam wszedłem w odpowiedzi i Mateusz napisał na sam końcu, że to jest post tam wygenerowany testowo przez ChatGPT. I ja wygenerowałem sobie komentarz przez jakieś tam inne narzędzie i tak sobie mogliśmy rozmawiać w jakiś tam średnio zautomatyzowany czy zAI-zowany sposób. Natomiast żebym z tego korzystał w tym momencie jeszcze nie. I też teraz mam trochę problematyczne, bo chyba dzisiaj albo wczoraj trafiłem na duży materiał o tym, w jaki sposób, jakie jest tło tego całego narzędzia. Tam firma OpenAI, firma czy fundacja płaciła tam chyba $2 za godzinę pracownikom w Kenii, którzy musieli przeglądać jakieś super drastyczne treści. No i to boli. To boli. A wiesz, normalnie jest to, jeśli chodzi też o moderację na przykład serwisów społecznościowych, także... Tak. Natomiast wiesz, jak sobie na przykład spojrzysz na... Jak spojrzysz sobie na to z perspektywy skali, typu musisz, nie wiem, przygotować 20 reklam, 20 wersji reklam na LinkedIna, możesz je wszystkie pisać samemu, a możesz je napisać właśnie w taki sposób zautomatyzowany, potem sobie spojrzeć na nie i je tylko pozamieniać tam, gdzie to będzie... potrzebne i myślę, że to jest dużo, dużo mocniejsze, nie wiem, ułatwienie i skrócenie tego czasu, który potrzebujesz, żeby zrobić rzeczy. No i tak sobie na to patrzę. Dobrze, to myślę, że możemy sobie teraz zakończyć. Ja ci bardzo dziękuję za podzielenie się tym właśnie, jak ten PR i marketing wyglądają w obszarach firm technologicznych, IT i tak dalej. I oczywiście życzę wam powodzenia też w rozwijaniu dalej NetGuru i no też tworzenia tej komunikacji, bo jest też uważam bardzo dobra i stoi na naprawdę fajnym, wysokim poziomie. Dzięki piękne, trzymaj kciuki, a my trzymamy kciuki za wasz podcast, jak najbardziej. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Rafał Sałak z NetGuru, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Hej. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.